Ma pan już jakiś swój typ, co będzie szybsze? Znaczy ja stawiam na siebie, to znaczy się na mój rower. Na swoje nogi. Na swoje nogi. Po tym jak powstają kontrapasy w tym mieście, to chcemy sprawdzić jak to wygląda w godzinach szczytu. Wierzę w ZTZ i w nasze służby, które organizują komunikację na terenie miasta. Samochód, autobus, a może rower. Czym najlepiej poruszać się ulicami Rybnika? Jaki środek transportu okaże się najszybszy? O tym przekonamy się już dzisiaj. Taki eksperyment wymyśliła Młodzieżowa Rada Miasta z Rybnika. To taki wyścig, w którym z trzech różnych miejsc wyruszą specjalne trójki, każdy innym środkiem transportu. Meta na kampusie. Tam właśnie zobaczymy się już, mam nadzieję, za kilkadziesiąt minut. Z tego wynika, bo to dwie trasy i liderzy tych dwóch tras z nami już są tutaj na kampusie, że rower jednak się sprawdza w Rybniku. Proszę. No ja sobie myślę, że na mojej trasie był chyba najwygodniejszym środkiem. Prawda jest też taka, że trasa wzdłuż zalewu i później bulwary, no to tereny najlepiej przygotowane też pod taki transport rowerowy. Na odcinku od elektrowni mniej więcej do mostu to była kwestia drogi publicznej, później już wydzielony chodnik, specjalna trasa dla rowerów, ale o kostkowym podłożu, później trochę szutru, no i w końcu bulwary. Także różne nawierzchnie, ale czas całkiem niezły. Drugi na mecz. Tak, no drugi. Niestety nie udało się przyjechać pierwszym. To chyba przez to, że warunki na drodze są skrajnie różne. Wczoraj pokonałem tą trasę dużo szybciej, jadąc tą samą prędkością. Po prostu dzisiaj najpierw zaskoczyło nas czerwone światło, później pewna stłuczka na drodze. Następnie Elka. Ostatni będą pierwszymi, mówią, także rozumiem, że wciąż jest pan za tym środkiem transportu. Ale oczywiście, że tak, pewnie, że tak. Naprawdę, rzeczywiście muszę przyznać komfortowo, bezproblemowo, spokojnie, bez jakiegoś specjalnego stresu. Wszystko. Bez zadyszki. Tak? I bez zadyszki, tak, bez zadyszki. Dzięki. Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl.